Jesteście Państwo na naszej konferencji prasowej. Zgodnie z umową będziemy często to robić, będziemy Was często męczyć, a dzisiaj powiemy o czymś, co jest dla nas, jako dla Prawa i Sprawiedliwości w powiecie łowickim, bardzo istotne: infrastruktura sportowa naszego powiatu, infrastruktura sportowa szkół i hale, które są ciągle potrzebne i ciągle młodzież korzysta z nich, szczególnie gdy jest zima, wczesna wiosna, tak jak dzisiaj. Także mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, a tymi wiadomościami podzielą się z Państwem dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego Michał Trzoska i radny sejmiku województwa łódzkiego Waldemar Wojciechowski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że wczoraj na sesji sejmiku województwa łódzkiego, dzięki radnym, między innymi właśnie dzięki Waldkowi Wojciechowskiemu, została podjęta uchwała Infrastruktura Sportowa na Plus. W ramach uchwały dla miasta Łowicz zostanie przeznaczone 285 tysięcy złotych na remont nawierzchni, powierzchni sportowej właśnie tutaj w budynku Ośrodku Sportu i Rekreacji nr 2. Przypomnę, że jest to wniosek naszego radnego miejskiego Jakuba Wolskiego, który jest przewodniczącym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, Pan Starosta mówił o tym, jak ważna jest infrastruktura sportowa, szczególnie dla młodzieży, i to widać w naszym mieście, jak się w ostatnich latach wiele zmieniło. Po drugiej stronie tego miejsca, gdzie się znajdujemy, jest tak zwany Medyk. Tam powstało nowe boisko. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym powstało nowe boisko. Przy Blichu powstaje nowe boisko. Przy Ekonomiku powstaje hala. A teraz także nawierzchnia Osiru numer 2 zmieni się nie do poznania. Bardzo się cieszymy. Idziemy w tym kierunku. Idziemy w kierunku rozwoju. Dziękuję i oddaję głos Waldkowi Wojciechowskiemu. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny kolejne pieniądze przychodzą na Powiat Łowicki. Infrastruktura sportowa bardzo ważna, ale to nie tylko to. Wczoraj również podjęliśmy uchwałę na sejmiku o dodatkowych środkach finansowych, ponad 1 000 000 złotych na nasze słynne zabytki łowickie. Ponad 8 instytucji kościelnych dostało takie środki finansowe. To również infrastruktura i budowa zbiorników, czyszczenie i budowa zbiorników retencyjnych. Ponad 4 miliony złotych wczoraj przeznaczyliśmy na te cele. I wiele, wiele innych środków finansowych, które będą służyć mieszkańcom powiatu łowickiego, ale i nie tyle, nie tylko, całemu regionowi województwa łódzkiego. Szanowni Państwo, bardzo ważną sprawą, która musi naprawdę wybrzmieć, i to bardzo mocno, jest, iż wczoraj Sejm Województwa Łódzkiego podjął stanowisko w obronie polskich rolników, w obronie polskiej żywności. I z przykrością muszę powiedzieć, radni Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej nie poparli tego stanowiska. Jest mi tak niezmiernie przykro z tego powodu. Przecież polski rolnik, który i żywi, i broni, produkuje polską, zdrową, ekologiczną żywność, nie został wczoraj doceniony przez radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ze łzami w oczach mi to przyjęli. My, radni Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. No ale trudno. Myśmy to podjęli 18 głosami za, przy 12 głosach wstrzymujących się. Przekażemy tą petycję i ten wniosek do premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej, który przekaże odpowiednim resortom ministerialnym, które zajmują się bezpieczeństwem żywnościowym państwa polskiego. To jest bardzo ważne, a wczoraj mieliśmy tego przykład, jak rolnicy w Warszawie protestowali przeciwko złej polityce nie tylko tego rządu, ale i rządu Unii Europejskiej, który chce wprowadzić polskie rolnictwo do parteru, do poziomu, żeby się już nie podniosło. Do tego dopuścić nie możemy. Dziękuję bardzo. Bardzo powiało wielką polityką, ale jesteśmy przy hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu, więc kolega Jakub Wolski opowie o inwestycji, skąd w ogóle taka potrzeba była. Szanowni Państwo, drodzy łowiczanie, było kilka pomysłów i kilka projektów przez Was też zgłaszanych do możliwości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oczywiście.
I mamy taką sytuację, że zdecydowaliśmy się na ten projekt ze względu na to, że nasza hala, pomimo że wygląda jeszcze nie najgorzej, jest już halą, w której od 20 lat nie było zmieniana nawierzchnia. Hala jest wykorzystywana, jak wiecie, bardzo często od godzin porannych do godzin wieczornych. Grają tutaj i siatkarze, i grają i koszykarze, i grają tenisiści, i także jest to rozgrywane są tutaj turnieje i piłki nożnej, i halowej. Także naprawdę wiele dyscyplin sportowych jest na naszej hali uprawianych bardzo często, a nawierzchnia jest już wyślizgana, jest już po prostu bardzo zmęczona. No i niestety grozi to, jak nie teraz, to w najbliższej przyszłości, być może jakimiś kontuzjami. Chcemy tego uniknąć, dlatego bardzo się cieszymy, że mamy dofinansowanie w kwocie, tak jak już tutaj pan dyrektor Michał Trzoska powiedział, 285 tysięcy złotych. Wiemy, że miasto przeznaczyło też w kwocie 400 tysięcy złotych środki na tą inwestycję. Miejmy nadzieję, że w ogólnej kwocie prawie 700 tysięcy złotych uda się wymienić tą nawierzchnię w miarę jak najszybciej, aby mogła służyć i naszym dzieciom, i naszym sportowcom. Dziękuję bardzo. Tak też, szanowni państwo, sytuacja jest taka, że zawsze dbamy, staramy się skutecznie wspomagać nasze miasto, nasz powiat i przez za państwa pośrednictwem informujemy o tym, jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Kiedy będzie remont? No to dopiero środki przydzielone, także nie wiem, czy w tym roku. Bardzo miasto, tak? Jeżeli pójdzie wszystko szybko, no to najlepszym momentem na remont w takiej, tego typu obiekcie są wakacje. Więc albo te, albo pewnie przyszłe, ale to wiecie państwo, że 7 kwietnia jest taka data dla samorządów istotna i szczególnie w mieście na pewno nastąpi zmiana na stanowisku burmistrza i nowe władze już na pewno dynamicznie przystąpią do remontów wszelkiego rodzaju.